Jak zgarnąć 700 zł za wykonanie prostego zadania? Uwaga, nawet jeśli nie jesteś pełnoletni, to i tak możesz zarabiać na tej stronie. Dobra, więc witajcie na moim kanale. No i dzisiaj mam dla was w sumie, można powiedzieć, hit, bo będziecie mogli zarobić ponad 700 zł, czyli 150 dolarów za jedno bardzo proste zadanie na stronie z ankietami, która też oferuje oczywiście inne tam bonusy, których właśnie zaraz ci powiem. A i ogólnie ten bonus będziecie mogli zgarnąć od oficjalnego sponsora Kataru, w sensie mundialu, mistrzostw świata, tak, w Katarze. Jestem ogólnie ciekaw, czy dzisiaj Polska wygra, pewnie oglądacie już po tym, jak oni to przegrali. Dobra, nieważne. I ogólnie też nagrywam dużo filmów właśnie o takich bonusach. Więcej jest wszystko wytłumaczone, znaczy po prostu więcej tych bonusów jest na mojej stronie mysticspeed.pl. No i tak samo na moim kanale są opisane te sposoby, no ale je również masz właśnie opisane na mojej stronie. No i jeszcze zapraszam Cię na naszego Discorda, bo tutaj też masz bardzo dużo sposobów, no i różnych informacji na temat właśnie zarabiania w internecie i tak dalej. Są także konkursy i nie tylko. Bardzo polecam tego Discorda, link jest w opisie. No i tak, no przejdźmy sobie od razu do tej strony. Ja o tej stronie już mówiłem ogólnie, na przykład w tym odcinku na temat ankiet. Link do strony masz w opisie, wejdź teraz przez ten link, bo w ten sposób odbierzesz bonus. No i tak, oczywiście to, że teraz będziecie mogli zgarnąć 150 dolarów, to nie znaczy, że w ogóle nie będziecie mogli, nie wiem, nie zarabiać w ogóle na tej stronie, co nie? Tak, macie tutaj na przykład mnóstwo płatnych ankiet, na przykład mi tutaj wyskoczyła jakaś ankieta, którą robi się 12 minut, a dostajecie za nią $1.39, to jest jakieś 7-8 zł, coś takiego, także to też jest całkiem spoko. Tak samo tutaj macie jakieś zadania, 11 minut i 2,5 dolara. Czyli w 11 minut jakieś 10 zł, tak? Więc polecam także robić na bieżąco tutaj te ankiety. Im więcej zrobicie tych ankiet, tym będziecie mieć bardziej płatne te ankiety, tak? To wszystko też powiedziałem w tym odcinku. No i tak samo macie tutaj takie, no różne zakładki, ale my skupimy się na zakładce Offers. A jeszcze powiem wam, więc tak, przejdźmy sobie do zakładki Offers i kliknijmy sobie w to pierwsze. Dobra, jak widzicie, tutaj mamy te 150 dolarów, więc klikamy sobie na to. I później klikamy sobie na to. Zaraz wam dokładnie też powiem, o co dokładnie chodzi w tym bonusie, co trzeba zrobić, jakie są warunki. No i po prostu tutaj się rejestrujemy, nie? W końcu dajemy oczywiście create account. Dobra, ja właśnie sobie tutaj spełniłem te pola. Jeszcze oczywiście pamiętajcie, żeby tutaj zaakceptować pliki cookies. No i później po prostu musimy wpisać tutaj kod weryfikacyjny. To wchodzicie sobie tam na waszego maila. Dobra, i tutaj po prostu teraz wpisujecie, no tam swój numer kierunkowy, Polska, no i tutaj swój numer wpisujecie i później będziecie musieli po prostu potwierdzić ten numer. Dobra, i właśnie mi tutaj przyszedł ten kod weryfikacyjny, wszystko przebiegło pomyślnie i teraz musimy tutaj wysłać właśnie swoje ID, czyli dowód osobisty, czy tam no po prostu prawo jazdy wysyłamy, tak, albo paszport, nie? No i dajmy sobie continue. Tutaj jeszcze tam będziecie mieć właśnie te informacje o was, personal info, i tak, tutaj jak widzicie jest ta weryfikacja, tylko to akurat będziecie musieli zrobić przez telefon. No i tak jak mówiłem, tutaj możecie sobie właśnie wybrać tam paszport, prawo jazdy albo po prostu dowód. Ja tam wybiorę sobie prawo jazdy, bo niedawno znałem. W sumie nie musicie robić tego skanowania chyba twarzy, a nie, dobra, będzie selfie, jednak będzie. No w sumie w większości tam aplikacji taki jest selfie, nie? I tak, teraz możecie sobie, jeżeli macie tam kamerkę na, powiedzmy, w laptopie czy tam na komputerze, no to możecie sobie nacisnąć to, a jak nie, no to po prostu continue on mobile. Tutaj możecie zeskanować kod QR, albo po prostu pisać wasz e-mail do tego, aby wysłać wam link do właśnie zrobienia właśnie tutaj zdjęcia, no tam dokumentu. Ja sobie to zeskanuję po prostu i tam będzie link do tego. Dobra, to ja właśnie tam zrobiłem na telefonie tą weryfikację i teraz musimy tutaj na PlayStation, musisz po prostu zrobić tam zdjęcie sobie z tym dokumentem wraz z tam kartką crypto.com, znaczy no to co macie tutaj napisane, nie? Po prostu musicie sobie to napisać na kartce, no i wraz z dokumentem, nie? To jest po prostu taka ustawa, że no każda jakby aplikacja finansowa musi takie coś takiego czegoś wymagać. Oni akurat jeszcze wymagają tego tekstu, nie? No jak się, nie wiem, logujecie gdzieś tam, no tak samo w banku tam zakładacie konto, no to zawsze jest ta weryfikacja, czy tam na selfie, czy to na coś innego, tak? Jestem po zrobieniu takowego zdjęcia, tutaj też sobie zaplutowałem ten, no to zdjęcie, no i po prostu dajemy sobie submit, tak?
No i dajemy sobie submit. No i teraz właśnie crypto.com będzie do końca weryfikowało no moje konto. To nie zajmie jakoś mega dużo czasu, bo no oni tam szybko to weryfikują. Tam na maila wam też przyjdzie właśnie informacja o tej weryfikacji tego waszego konta. No i będziecie mieć no, na pewno do kilku godzin, maksymalnie do kilkunastu zweryfikowane tutaj konto na crypto.com. Dobra, no i teraz po prostu będziecie musieli zrobić tam jedną transakcję na crypto.com. No i ogólnie tutaj macie jeszcze dowód wypłaty właśnie tego bonusu, tak? Od razu dostajecie tu sobie na konto eSense i możecie to sobie wypłacić albo PayPalem, albo Skrillem. Czekajcie, się zaraz zaloguję jeszcze tutaj do konta. O, to po prostu przechodzicie sobie do zakładki Cashout i tutaj możecie sobie wybrać tam dowolną metodę wypłaty. Czy to będzie PayPal, czy to będzie jakiś Skrill, Steam. Jeżeli nawet nie macie tam konta, to możecie sobie założyć. No i po prostu wypłacacie sobie to stąd i możecie to później przesłać tam no bezpośrednio na swoje konto bankowe, tak? Czy gdzie tam chcecie. Możecie też na przykład wypłacić tam powiedzmy 3 razy po, powiedzmy 10 razy po 10, chociaż nie wiem, czy to ma jakiś sens, i później na tam do Skrilla. Możecie też tak zrobić, to jest wasza decyzja. A i ta minimalna kwota właśnie do wpłaty, to jest jedyny minus tego, ale spokojnie, na crypto.com oczywiście. Minimalna kwota wypłaty to jest 100 właśnie dolarów, żeby wam zaliczyło ten bonus, ale crypto.com ogólnie to no jest bardzo znana strona. Nawet no jak oglądaliście tutaj mundial, jak oglądacie mundial, no to crypto.com tam się wyświetla na tych paskach, co nie? Odnośnie właśnie reklam. O, tutaj nawet macie coś takiego. No jest to oficjalny właśnie sponsor mundialu. No i później po prostu te 100 dolarów będziecie mogli sobie wypłacić spokojnie z tej strony crypto.com. Tam jest tylko wymagalna wpłata właśnie 100 dolarów, kupienie jakiejś tam kryptowaluty, później po paru dniach po prostu sobie ją sprzedaj, no i wypłać całe środki i potem otrzymujesz 150 dolarów właśnie na eSense'a, które no możesz od razu sobie wypłacić na PayPala albo Skrilla właśnie, tam gdzie to wolisz. Dobra, czyli jeszcze raz w skrócie, na początku musicie po prostu założyć sobie konto na eSense, później przechodzicie do zakładki Offers i klikacie tam na ten bonus 150 dolarów. No i jak już założycie, tam przejdziecie weryfikację oczywiście na crypto.com, to musicie wpłacić minimum 100 dolarów, czyli wpłacicie sobie to 100 dolarów i wykonać jedną transakcję, którą na przykład kupujecie tam bitcoina, po jednym dniu sprzedajecie, albo nawet możecie w sumie od razu sprzedać, tak? Tutaj nie ma reguły. Po prostu kupujecie, po 5 minutach no, sprzedajecie, no i później dzięki temu możecie sobie właśnie wypłacić te 100 dolarów i w dodatku otrzymujecie 150 dolarów na koncie eSense. I oczywiście ta oferta jest no niestety dla nowych osób,